Hej, siemanko, tu Miatka 16, witam was w kolejnym odcinku testowania energetyków na kanale. Dzisiaj energetykiem testowanym jest Empower Energy Drink 250 ml, zapłaciłem za niego 2,60. Patrzmy, czy jest wart ceny. Spodziewałem się, że to będzie smakować przynajmniej trochę lepiej niż Space on Energy. Jeśli nie wiecie, co to Space on Energy, to był taki energetyk, który dla was testowałem. To był energetyk właśnie z Blok Ekipy, który smakował jak B-Power z Biedronki, więc był trochę tańszy od B-Power, ale nie, nadal nie mój smak. Zobaczmy, może Empower nas zaskoczy. To jest lepszy smak. Smakuje trochę jak Barn. O, Barny to były kozak energetyki. Złoty na przykład. I to... Uwielbiałem właśnie smak Barna. No Barn... tańszy był od Red Bulla zawsze, pamiętam. Teraz jakoś jaki... Nie wiem, nie widziałem ostatnio w sklepach. Dziwna rzecz. To generalnie Barn był tańszy od Red Bulla. I kupowałem go dlatego, że... Tylko dlatego, że... Był lepszy od Tigera, od Blacka, miał w ogóle lepszy, o wiele smak i przede wszystkim nie był tak drogi jak Red Bull. No Red Bull trochę tańszy, więc... Znaczy Red Bull, Empower, nie Empower, tylko Barn, przepraszam, Barn był trochę tańszy i bardzo dobry smaku. Ten energetyk przypomina jego smak. Zobaczmy, ile jest tutaj jeszcze cukru. Cukru 11 gramów na, 100, na 200 ml. Na 100 ml. 11 gramów. No nie, no 20. No tak 28 gram cukru tu będzie na oko. Sporo. Ale na szczęście da się to przeżyć. Taki jeden energetyk na przykład na tydzień i jesteście ustawieni. Nie macie wtedy za dużo cukru, za dużo kofeiny też nie spożywacie. Jeden na tydzień taki empowerek i będzie dobrze. Gdzie można go kupić? Można go kupić w sklepie Dionizos. Tam właśnie można trafić na tego empowera. Polecam wpaść. Spoko. No. Smak jest bombowy. Dzięki wielkie za oglądanie tej recenzji. Zostawcie już teraz łapeczkę w górę. Zapraszam was także do komentowania, pisania waszych propozycji energetyków, bo może jeszcze jakieś nie testowałem, nie wiem. Na razie skupiam się na monsterach. Te monstery, które wam zapowiadałem, te herbaciane, to zamówię wszystkie i zrobimy recenzję wielką tych monsterów. Ciekawią mnie strasznie te herbaciane. Jak piłem kawowe, to one smakowały niektóre tak paskudnie jakieś. Latte na przykład były niby spoko, ale były zbyt słodkie te kawy. To one powinny być trochę... nie powinny być tak przesłodzone, one powinny być trochę gorzkie jak kawa. Wtedy to byłoby znacznie lepsze. A mam nadzieję, że herbaciane trochę będą lepsze, nie wiem, na przykład matcha albo inna herbata tam będzie. To już będzie prawdziwy sztos. Także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem. Zapraszam was także na poprzednim filmie, na następne. Hej, siemanko, tu Miatka 16. Widzimy się w kolejnej recenzji energetyków na kanale. Siemanko.